pozwoli, to na początek chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach. Bo wbrew opiniom chyba 37% przeszło w wyborach uzupełniających, takich dodatkowych, to jest niezła frekwencja. Oczywiście bardzo serdecznie chciałam podziękować tym wyborcom, którzy na mnie głosowali. Bardzo ich prosić, aby również głosowali 18 listopada, kiedy będzie druga tura. Bardzo serdecznie chciałam także podziękować moim kontrkandydatom, zwłaszcza młodym ludziom, którzy tak dzielnie walczyli i osiągnęli tak rewelacyjny wynik, bo to jest aż 30%. Bardzo serdecznie chciałam podziękować również panu staroście, też mojemu kontrkandydatowi. Spotkamy się w drugiej turze i w związku z tym mamy 2 tygodnie ciężkiej pracy. Ta kampania była po pierwsze bardzo krótka, to nas maksymalnie musiało mobilizować do pracy. Była momentami ostra, ale generalnie nigdy nie przekroczono żadnych takich jak gdyby ładnych, dobrych norm. Można powiedzieć, że miała przebieg w miarę łagodny, ale z momentami troszeczkę takimi ostrzejszymi i chyba dobrze. Uważam, że to w ogóle była interesująca kampania. Chyba bardziej na argumenty, bo polemiki się jako takie tam odbywały między kandydatami. Była ciekawa, kolorowa. Generalnie dobrze ją odbieram. Do młodych ludzi szczególnie chciałam zaapelować, aby właśnie zagłosowali na moją osobę, ponieważ ten imponujący wynik 2 młodych kandydatów dowodzi tego, że młodzi chcą się liczyć w wałeckiej polityce, że chcą w niej brać udział nie tylko w taki sposób dekoracyjny, ale w niej uczestniczyć i chciałam im taką właśnie współpracę swoją osobą zaoferować. Pierwsza tura się zakończyła i chciałbym tutaj podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy oddali na mnie głos na Bogdana Wankiewicza. Bardzo dziękuję, to było ponad 2000 głosów, 20, prawie 30%, z czego bardzo się cieszę. Ale też chciałbym pogratulować wszystkim moim kontrkandydatom, którzy też osiągnęli dobre wyniki. No, znalazłem się w drugiej turze i będę walczył o prymat, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik i zarządzać miastem Wałcza, gdyż miasto potrzebuje burmistrza, który podoła tym problemom, z którymi w tej chwili miasto się zetknęło, a są to bardzo poważne problemy z sfery finansowej, inwestycyjnej, społecznej. Jest ich tak dużo i tak trudnych do zrealizowania, że myślę, że moja osoba jako osoba doświadczona w pełnieniu funkcji samorządowych, przez tyle lat pełnię funkcję starosty, wcześniej wicestarosty, w związku z tym ta problematyka samorządowa, zarządzanie finansami samorządowymi jest mi bardzo znana. Frekwencja 4 listopada była na poziomie 36%. No, uważam, że jest to zbyt mała frekwencja. Zdaję sobie sprawę, że to był taki trudny okres, bo przecież 1 listopada było to święto zmarłych, więc przyjechało, większość mieszkańców wyjechała na groby do swoich bliskich i był to taki wydłużony weekend. Ja myślę, że ta druga tura spowoduje, że nie będzie 36%, a 45%, 45% frekwencja i bardzo apeluję do Państwa, żebyście zechcieli przyjść do urn i oddać swój głos, bo to jest dla dobra wszystkich mieszkańców miasta Wałcza i Państwo decydujecie w dużej mierze o tym, jak to miasto będzie zarządzane i czy to miasto będzie się borykać z wieloma problemami, czy one zostaną szybko rozwiązane. W dużej mierze to zależy od Państwa, więc bardzo Państwa namawiam do tego, żebyście 18 listopada przyszli do urn i oddali swoje głosy.